rolników dotkniętych suszą, zapowiedział minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Na pierwsze wypłaty dla rolników będzie 500 000 i w zależności od tego, jak będą się kończyły szacunki w całej Polsce, czy jeszcze trzeba będzie coś doszacować, bo susza się może rozszerzyć, od tego będzie zależała kwota, ale te stawki, również pomoc do hektara, 1000 zł do tych, gdzie są większe straty powyżej 70%, 500 zł przy stratach niższych, będzie również utrzymana. Pomoc dla rolników ma być wypłacana od września, a w tym roku susza dotknęła 175 tysięcy gospodarstw. Minister MSZ Iranu niespodziewanie pojawił się we francuskim Biarritz. Od wczoraj są tam przywódcy 7 najbogatszych krajów świata. Irański minister przyleciał na zaproszenie swojego francuskiego odpowiednika. Nie spotka się natomiast z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem. Wizyta Mohameda Jawada Zarifa w Biarritz w czasie, gdy trwają tam obrady G7, nie była wcześniej zapowiadana. Strona francuska poinformowała dzisiaj, że irański minister był w piątek na rozmowach w Paryżu i w ostatnich godzinach zdecydowano się zaprosić go na dalsze rozmowy właśnie we francuskim kurorcie. Mohamed Jawad Zarif ma spotkać się ze swoim francuskim odpowiednikiem Jean-Yves Le Drianem. Decyzję o zaproszeniu irańskiego ministra do Biarritz strona francuska miała podjąć po wczorajszej kolacji w ramach szczytu G7, kiedy to jednym z tematów dyskusji był właśnie Iran. W dyskusji wiemy, że żaden z członków G7 nie chce, by Iran miał broń nuklearną, ale równocześnie nie chcemy podejmować jakichkolwiek ruchów, które mogłyby wprowadzić chaos w regionie. Tak wczorajsze obrady relacjonował francuski prezydent Emmanuel Macron. To właśnie Francja najmocniej stara się zminimalizować skutki rosnącego z każdym tygodniem napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Jego pierwotną przyczyną było jednostronne wycofanie się prezydenta Donalda Trumpa z międzynarodowej umowy nuklearnej z Iranem i późniejsze nałożenie sankcji na Teheran. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Biały Dom poinformował, że Donald Trump nie został wcześniej powiadomiony o zaproszeniu na szczyt G7 delegacji z Iranu. Prezydent Stanów Zjednoczonych odmówił komentarza na ten temat. I zmieniamy temat. Podstawowe przybory szkolne znalazły się w tornistrach podarowanych dzieciom podczas finału ogólnopolskiej akcji Tornister pełen uśmiechów. Akcja organizowana przez Caritas Polska trwa już od 11 lat, mówi ksiądz Marcin Iżycki. Kiedyś ktoś powiedział o tych dziełach charytatywnych Kościoła jeszcze przed II wojną światową, że to jest orkiestra codziennej pomocy, bo my jesteśmy obecni właśnie w tych dziełach nakierowanych na dzieci, pomagamy także seniorom, a więc ta nasza pomoc jest wielostronna. Do tej pory udało się zakupić ponad 170 tysięcy wyprawek. Tomasz Kowalczyk, Wiadomości Sportowe, zapraszam. Kanadyjkarz Tomasz Kaczor zdobył srebrny medal w wyścigu jedynek na 1000 metrów podczas kajakarskich Mistrzostw Świata w Seget na Węgrzech. Zwyciężył Brazylijczyk Dos Santos, a trzeci był Francuz Adrien Bart. Srebrny medal w rywalizacji dwójek kajakarzy na 200 metrów zdobyli Piotr Mazur i Bartosz Grabowski. Po brąz sięgnęła też czwórka kajakarek Karolina Naja, Helena Wiśniewska, Katarzyna Kołodziejczyk i Anna Puławska w wyścigu na 500 metrów. Do tej pory Polacy sięgnęli w Seget po 7 medali, z czego 6 srebrnych. Polscy koszykarze wygrali z Iranem 88-83 w przedostatnim towarzyskim spotkaniu przed Mistrzostwami Świata. Najwięcej, 16 punktów dla Polski, zdobył Adam Waczyński, a tuż za nim uplasował się Aaron Cel, który rzucił 14 punktów. Wygraliśmy. Wiadomo, że sposób nie najlepszy, ale nie jesteśmy tutaj, żeby ładnie wyglądać, tylko żeby powoli wygrywać. No i już, no cieszymy się, bo robimy co mecz krok do przodu od Niemców, od meczu z Niemcami. Nasze 4 ostatnie mecze jest bardzo dużo pozytywów, więc mamy nadzieję, że jeszcze dobrze wypadniemy z Czarną Górą we wtorek i wtedy zaczniemy już się mentalnie szykować na ten pierwszy mecz w sobotę. Koszykarskie Mistrzostwa Świata rozpoczną się 31 sierpnia w Chinach. Polacy oprócz meczu z gospodarzami imprezy zagrają w grupie z Wenezuelą i Wybrzeżem Kości Słoniowej. Górnik Zabrze pokonał Koronę Kielce 3-0 w meczu 6. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Przed momentem zakończyły się 2 kolejne spotkania. Łódzki Klub Sportowy przegrał z Legią Warszawa 2-3, a Zagłębie Lubin uległo Piastowi Gliwice 0-3. Kolumbijczyk Nairo Quintana wygrał drugi etap kolarskiego wyścigu Vuelta España. Rafał Majka przyjechał w większej grupie ze stratą 38 sekund i zajął 18 miejsce. Liderem został Irlandczyk Nicholas Roach, Rafał Majka jest 10. A Katarzyna Niewiadoma była 4. w kolarskim wyścigu dookoła Norwegii. Polka straciła 41 sekund do zwyciężczyni Holenderki Marin Vos. Drugie miejsce zajęła Amerykanka Corinne Riviera, a trzecie Kanadyjka Blair Kirchman. Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
sportowy. Magazyn sportowy zaczynamy od przypomnienia świetnych informacji dotyczących tenisa. Hubert Hurkacz wygrał swój pierwszy turniej rangi ATP w karierze. W finale zawodów w amerykańskim Winston-Salem pokonał Francuza Benoît Paire'a 6-3, 3-6 i 6-3. Ostatnim Polakiem, który wygrał singlowy finał ATP, był Wojciech Fibak w 1982 roku w Chicago. Na pewno było to coś dla mnie innego, spotkanie w finale. Benoît to jest fantastyczny przeciwnik, więc wiedziałem, że będę musiał zagrać na najwyższym poziomie. Mentalnie jest to zupełnie inne doświadczenie, bo jednak wie się, że to jest ostatni mecz w turnieju, ale w tym też doświadczenie Craiga mi pomogło, jak się przygotować do tego meczu, więc myślę, że byłem gotowy, ale i tak trochę inaczej się grało. Benoît to fantastyczny zawodnik, bardzo też nieprzyjemna jest jego gra, niesamowicie gra backhand, więc trzeba unikać gry w tą stronę. Także też skupiałem się, żeby przejmować inicjatywę i też starać się grać na forehand, który jest trochę jego słabszą stroną. Na pewno musiałem być bardzo wytrwały i też walczyć o każdy punkt i to bardzo pomogło w zwycięstwie. Wielki sukces Huberta Hurkacza, a Magda Linet też wygrała swój pierwszy tenisowy turniej, tyle że rangi WTA. Było to na kortach.